zaczęłam słuchać głosu Ameryki, wolnej Europy i jak już się toczyły na Wybrzeżu w Gdańsku te wszystkie wydarzenia, trwał strajk w stoczni, to już wtedy z całą rodziną słuchałam z zapartym tchem, co tam się dzieje. Podpiszą porozumienie, nie podpiszą i pamiętam taki pierwszy mój amok i entuzjazm radosny, jak się dowiedziałam w ostatnich dniach sierpnia, że podpisano porozumienie w Gdańsku. I wtedy coś się we mnie zaczęło dziać takiego podświadomego, że jak gdyby chciałam się sama w to wszystko włączyć. 2 września 80 roku wybuchł strajk na kopalni Mysłowice. To była pochodna strajków na Wybrzeżu. Ja wtedy pracowałam na kopalni Mysłowice jako kierowniczka biblioteki związkowej. Prowadziłam w budynku obok kopalni Mysłowice bibliotekę, tam było jakieś 17 tysięcy woluminów. Pracowałam tam razem z moją mamą, którą tam przesunięto, że przed emeryturą miała lżejszą pracę. I jak przyszłam na kopalnię, patrzę, pełna cechownia górników, bo odbijałam kartę, dowiedziałam się, że jest strajk. To mówiąc krótko, poszłam do biblioteki, napisałam czerwonym mazakiem wielkimi literami na kartce papieru kancelaryjnego strajk. Powiesiłam na drzwiach biblioteki na zewnątrz, zamknęłam bibliotekę, poszłam do komitetu strajkowego, do chłopaków, weszłam, powiedziałam cześć, w czym mogę pomóc, w czym mogę się przydać, a przydasz się. No i po prostu im pomagałam tam w biurze, odbierałam telefony, pisałam pisma, ponieważ po tym moim studium języków obcych miałam biegłą, po prostu biegle pisałam na maszynie, nawet potrafiłam stenografować. Także pisałam im pisma, odbierałam telefony, pomagałam w czym się tylko dało, latałam po garnuszki na zupę, na kawę, na napoje, roznosiłam między górnikami te garnuszki, latałam między strajkującymi a komitetem, to trzeba załatwić, tu trzeba to, tam trzeba tamto i tak to wyglądało. Strajk na kopalni Mysłowice trwał jakieś niecałe 2 dni. Między innymi dlatego, że koledzy pojechali się zgłosić do Jastrzębia i tam się rozpętała awantura, bo jak wiadomo strajk w Jastrzębiu był sterowany odgórnie. Pan Jarosław Sienkiewicz to był agent nasadzony przez SB, żeby opanować falę strajków w górnictwie. Nie chcieli ich zarejestrować. No i tam już doszło do wielkiej scysji, chłopcy przyjechali, to byli tak wściekli z komitetu strajkowego, że nie będę powtarzała, jak komentowali to wszystko, bo to się nie nadaje na nagranie. No ale już była pierwsza scysja między, bo mieli, że tak powiem, ograniczoną ilość w Jastrzębiu komitetów strajkowych do rejestracji. No i od tego momentu zaczęły się wolne związki na kopalni Mysłowice. Komitet strajkowy zaczął przyjmować zapisy do wolnych związków. My z mamą byłyśmy jedne z pierwszych, które się do tych wolnych związków, bo tak się wtedy o tym mówiło, tak się to jeszcze wtedy nazywało, myśmy się jako jedne z pierwszych zapisały. Mama oczywiście też pomagała w czym mogła, jak mogła. No i ludzie na kopalni Mysłowice zaczęli się masowo do tych wolnych związków zapisywać, wypisywać się ze związku reżimowego. Takie były początki.